Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dicey Dungeons. No i tak. Dzisiaj, bez zbędnego gadania, ponownie walczymy z błędami kompresji jako robot. W ostatnim wielkim zlemieniu metrzykiem. Przy czym wiem już, co było powodem. Dosłownie raz za szybko zarzuciłem kostkę, przez co dmuchawka się użyła raz za dwie kostki, zamiast inaczej, więc... Ale tak, poza tym zlemieniem to właśnie tak, dzisiaj wracamy do robota, zobaczymy co dalej. I nie będę nawet tego czytał, bo to są teksty. No i zaczynamy od kosmicznego żołnierza. Nic dodać, nic ująć. Walka jak zawsze i piąteczka. Ładne, ładne i kolejna piątka, więc tak by się nie udało, a szkoda. Dobra, nasz kolega za to ma już... wartości, dobra, 3. Kolejne 3 i 2. No, prawie że na styk. No, 4 oczywiście. Oczywiście, musiało się zepsuć i... tak, dostajemy 10 prawie. Super, 100. Jest to może jakiś, wiecie, wielki problem. Tak, 10 obrażeń, dosyć sporo. Ale dobra. Walka wygrana i co mamy w skrzyni? Koniec. Niekoniecznie. W sensie, okej, okay, może być, ale... ja nie czuję, żeby to było coś takiego wyjątkowego, więc... Bierzemy dwójkę. Bierzemy kolejna. Znowu dwójka. Ciekawe. No oczywiście, on jeszcze dwie szóstki. Jak pójdzie, to przeżyjemy maksymalnie dwie tury. Oczywiście. I tak, oczywiście. Oczywiście. Mogłem kliknąć autorzut. Chociaż nie, dobra, dobra. Gra dała jeszcze jedną szansę i dobrze, ta szansa mnie ocaliła. Ale tak, autorzutem był, przynajmniej była gwarancja jackpota. Też muszę przyznać. Osobiście uważam autorzut tutaj za... O tak, mogę pokazać nawet jak on konkretnie działa, klikam i proszę. Bo nie interesują wartości, że nie mogą być duplikatami. I tak zarzuci właśnie duplikaty gdzie się da, kiedy się da. Tym samym zabierając nam kostki, które sam nam dał. To jest właśnie takie trochę problematyczne i nieprzyjemne w tym wszystkim. No okej, okay. Nadal jest to lepsze czasami niż śmierć, ale... to wydaje moim zdaniem dosyć słaby. A to jest... a, zaryzykujemy dwójeczka. Niech idzie tam, kolejna dwójeczka. Zaryzykujemy, dobra, 4, idealnie na styk. Tylko się opłaciło. Super. Co jest lepsze? Na szczęście może nie będzie. Ej, dobra, czyli to była szóstka. A teraz... tak, teraz mamy wygraną. Chęć na ramię, lubię. Tam różanie większości kostek. Teraz sobie zostawię, jedynka. Ej, na dwójkę. Kolejna jedynka. Kolejna dwójka, nie, ja to mam pecha. Daj mi to 6 obrażeń, to taki sporo. To jest jakąś klątwę dwójek dzisiaj mamy. Zdecydowanie. Dwa palące światło, oczywiście. Teraz żeby... no dobra, nie jest dobrze.
Ale tak, jakoś jeszcze może sobie będziemy to czwórka na dzień dobry. Dwójka, dobra. To było super i dzięki temu mamy wygraną. Jej. Wiemik pokonany. My Ultima bądź. Bo ci błędami aż tak bardzo. Teraz tam. Opłaciłeś to ryzyko. Dobra. Tak, na dzień dobry, 16 obrażeń, to ja mogę zawsze zadawać. O, że jest tylko, że dostajemy też 4 w odwecie. Po szczęście tylko 4, na nieszczęście aż 4. Teraz dziękuję. Jakiego ja teraz mam farko? Teraz naprawdę, to nie wiem co więcej powiedzieć, to jest po prostu mega fart. Prawie nawet jabłka nie potrzebowałem żadnego. Czy w każdym rzucie. No niestety jest duża, ale byłoby ogólnie fajne. Klucz francuski skipuje. Nie. Nie. I od tego chyba zaczniemy, szczerze. Bo tak, widząc niektóre opcje, to stwierdzam, że no... ciężko będzie sobie poradzić. Padło, czy czegoś tak. Nie? Tak, jest straciłem kilka punktów wrażenia, ale nic wielkiego. Ale wracając, właśnie... A co ja chciałem powiedzieć? A tak, ciężko będzie sobie poradzić, bo w sumie musimy właśnie ulepszyć sporo rzeczy. Jak chociaż chęć na ramię, żeby było na dowolną kostkę, czy chawkę, żeby było 4. Mamy zmniejszyć koszt pacji, zaście. Proszę w świecie zmniejszyć. A no tak, po prostu zmniejszyć stres na oczkach. Wow, strasznie jestem dzisiaj porozpraszany. Dobra, podwójnie ci. Dalej początek, ale dobra, czwóreczka. Warto było użyć, a póki co nawet był raz uwięziony wieczność. A jabłko leciała, niech będzie. I co tu mamy? Taniec nie. Wiecz niby fajnie, bo plus 2, ale nie mam chęci na ramię. Zaczniemy od dmuchawki, bo jak mówiłem, to jest idealne do pchania w nią kostek pozostałych, a tego będziemy mieć raczej bardzo dużo i to jest tak. Zaczynamy od 2. To wskaźnika, więc to jest super pod tym względem. Kawka plus oczywiście. Ale zmienimy w dwójeczkę, zmienimy tak i... O! To był fart i to całkiem spory, muszę przyznać, że akurat jedynka wyleciała. Ale dobra. Okej, tylko trójka nieparzysta. Akurat w naszej sytuacji. Pozwala nam to łatwo zrobić, tak? Bardzo wygrana kosztem 3 punktów zdrowia chyba. Bardzo dobry przeciwnik dla nas, bo to będzie dawał dużo jedynek, a dla nas jedynki są super. Każda jedynka to jest gwarant na to, że będzie jedno obrażenie.
Dobra, zacznijmy od zmiany w dwójeczkę. Tutaj otwieramy. Jedynkę zmieniamy w szóstkę. Tak, żebyśmy były gotowe, to tak, to tak. I jest okej. Okay. Jest nawet bardzo okej. Okay. I... O, jak mi przykro, tylko jedna jedyneczka. Jednocześnie dobrze i źle. Dobrze, bo mamy gwarant szóstki. Nadal to jest jedynka, więc nasz... To by można było liczyć na więcej... No i dobrze też właśnie... Nadal to jest tylko jedno obrażenie, a nie więcej. Teraz szybko jabłko i co my tu mamy? Sztych. Zadaję obrażenie, weź tam kostkę, wartość plus 1. Ale póki co chyba nie ma miejsca na to, co jest strategii. Nie wiem, jak wygląda sztych ulepszony, bo szczerze nie pamiętam, ale może znajdzie się jeszcze. To piętro, na którym będziemy musieli pokonać wszystkich. Wiem, że może nie jest to najlepszy wybór, jeśli chodzi o trudność czy coś, ale, i tutaj podkreślam, ale, po raz kolejny... Może dopasuję do tego, co tak naprawdę tutaj chcę zrobić, okej, dobra. No, a teraz powinno być znacznie lepiej, ale tak, widzę, tylko... Znacznie bezpieczniejszym to będzie opcją, wiecie, ze względu na to, że mamy dostęp teraz od razu do jabłka. No jak wiadomo, jabłka. To są bardzo, ale to bardzo potrzebne. Po wszelkich działaniach i... Mi się wydaje, albo... A, moje ramię nie do końca mikrofonowe chce się trzymać. Ja. Nie będzie... Nie wiedzieć, czemu ramię mi właśnie wysiadam. Statyw nie daje rady, więc trudno będę musiał... Oj, zrobić coś, co jest najgorsze w sumie ze wszystkich, a inaczej więc go przesunąć. Przekręcić na mniejszą odległość. Mamy dwójkę, czwórka, od razu niech pójdzie na miotacz. Jedynka, zmienia się w szóstkę. Standardzik. I kolejna czwórka, o. Dobra, wybaczcie to wszystko, ale było sporo problemów, powiem szczerze, teraz z ustawieniem tego mikrofonu. Teraz jak mi to ramię po prostu siada, nie wiem czemu, ale dobra, mamy tutaj tak dwójkę. I ryzyko się nawet zapłaciło po raz kolejny. Idealnie na jackpota trafiliśmy i super, po prostu super. No i tak, jeśli od razu mówię, jeśli będą jakieś takie problemy z słyszalnością czy coś, naprawdę wybaczcie. Oj, nie zawsze jestem w stanie wszystko idealnie wyłapać w mikro. Standardzik. Okej. Auto, że to nam zrobię. To auto, że to też, ale... Ale... Nie, po prostu da nam to już... Dobra, udało się i to się liczy, jak najbardziej, to się właśnie liczy. Dobra. Nie wiem, żreć jabłka, 21 na ognimistrza. Powinno wystarczyć, przed wilkorem się akord najemy. Chociaż okej, okay, to był głupie. Nieważne, kiedy coś tam było. Niestety już spodziewałem się takiego rezultatu od razu, jak dwie szybkie się. Dwie kule ognia. Za cztery, no. Spore ryzyko, no ale dobra, niech będzie i od razu szóstka. Raz, trójka. Zrobimy tego od razu, okej, okay, czwóreczka. Racja, byleby nigdy nie być poniżej 12 punktów zdrowia. No, miałem przeczucie. Mówię to, miałem przeczucie. Pięć, oj. Czy uda nam się to ugrać, czy nie?
Ledwo, ale się udało. Dobra. Już miałem przez chwilę być takie, że no nie będę, że może znowu coś źle zrobiłem, ale tak powinienem to się... Do żonglowania. Dobra. To zdecydowanie chcę wziąć, nawet bardzo mało życia. Przeciwko wilkorowi, który ma trucizny i klątwy. Niestety. Ale dam radę. Musimy. Mogę zmienić to? Tak też zrobię. Nie jest to może najlepsze, ale o proszę, szóstka i tak z tego wyskoczyła, więc super. Piątka. Tutaj i cztery kolejne. Idealnie. Dobrze. Piękny start. Bardzo piękny start. Gorzej, że... A nie, tylko cztery obrażenia, dwa trucizny, co jest tak jeszcze źle. I dobra, zaczynamy teraz w ten sposób. Trójka, idealnie na co? Czwórka, ciekawa zmiana. Ale tak powiedzmy, że mamy jakieś plazmy. Szóstka na miecz. Nie powinienem nic zginąć. Wiemy i... Ach, szóstka kolejna. Dwie jedynki, dobra. Nie zginiemy. Będzie bicie serca i tak dalej, ale nie zginiemy. Właśnie dlatego. Następnym razem ci dopadnę, mała podstępna kosteczko. Jak zobaczysz gdzieś mojego młodszego brata, przypomnij mu, żeby był zęby. Okej, czyli szczeniak i to chyba... Ale to można było się spodziewać od razu i teraz tak. Zredukuj licznik O lub licznik plus 1. Zredukuj licznik O. Nie wiem, czy będę tego używał bezpośrednio, ale... W których sytuacjach wydaje mi się, że to może być bezpieczna bardzo opcja. Zobaczcie sobie taki nagród, ktoś nowy. Tak, powiem szczerze, na pewno nie kojarzę gościa, ale wybaczcie sobie w ten sposób teraz, wracając do oryginalnego tematu. Linki robimy szóstkę. W momencie, kiedy mamy już dosłownie, dajmy na to jeden tylko... do końca CPU. W ten sposób zmniejsza mi o 6. O 6. No właśnie tak. A tutaj... Znowu szóstka. Nic z nią sensownego nie zrobię, nie ma co zmienić. Jedynkę jest tak. I wow, idealnie czwórka. Okej, dobry start. Bardzo dobry start. I ma nieparzyste... Mamy 3 jedynki. Bardzo dobrze. Wrażenia co prawda nie są takie dobralne. I my może w takim wypadku z żonglowania. Piękny start. I jedynka, którą zmienimy w szósteczkę sobie, po to, żeby zmienić takie wrażenia. To jedna jedynka, która idzie na glifawkę, bo i tak nic z nim nie zrobimy. Okej, znowu glifawka. I... Dziękuję bardzo. Jedną turę wygraliśmy. Chyba, nie w jedną, no, w dwie. Jak szkielet albo owce nagród. Bierzemy od razu jabłko, skoro i tak leczy za takie wartości, że... A, wypłata? Nie. Zobaczmy, jak działa łowca nagród. Owce nagród, ma jakiś tutaj kask, jakiś... R48 życia, 4 kostki i elektromagnes zadaje obrażenie 4 plus 2 w każdym użyciu. Pożycz sprzęt do następnej tury. Nie jestem pewien, jak to do końca będzie działać. Nie pewien. Się rozkręci. No, zaryzykujmy. Dobra, jedynka. Nadal kiepski wynik. Ale dobra. Ma strasznie dobre wartości. Pożyć sprzęt do następnej tury, co? Kradmiotacz plazmy. Serio? Tak, po prostu. No... A, zwinięte, tylko pożyczyłem. Podpisano łowca nagród. Okej, wredny typ. Wredny typ. I biedny typ. I okej. Zabiera sprzęt, którego i w następnym turze nie można go użyć przez to.
Ja nie wiem, po co z tego korzystał, wiecie, tak szczerze. Pięte tylko pożyczone, pisano tak, tak, tak. Teraz zbijemy. Wielenie. Damy sobie radę bez tego, tu mam 4, tu mam 3, to jest 7. Chcieliśmy to zrobić bez liczenia. Nie wydaje się to być aż takie złe, że nie mieliśmy liczenia, bo i tak mam jeszcze przyzwoitą ilość życia. A nawet kupię jabłko, czemu by nie? Ale dobra, i teraz ulepszanie. Pięć. Jedno obrażenie, popchnij kostkę. Dwa użycia. Taniec, trzy użycia. Radiator parzysta zredukuje o 7. Uhu. Tak, dwieczkę wrzucić i o 7 zredukować, fajne. Wszystkich umiejętności jackpotowych. Fajne. Ale nie. Ręczne ramię na plus. Możliwość użycia na wiecie, dowolnej wartości na nim będzie zdecydowanie cenę mniejsza niż jakieś tam dwa obrażenia. Oczywiście te dwa obrażenia jest pewne tutaj. Ale naprawdę, z tych wszystkich rzeczy to wydaje mi się, że to jest najlepsze. No, nawet taką jedynką teraz się nie tam. Temu nic się niczym, więc. Tutaj, tu, tutaj i tu i tam. Dobra, wiklinowy kostur, nim połówka. Niego, może mi. Trzeci, dobra, jedynkę też mam. Od razu szóstka, to na miecz. Piątka od razu. Plazmy. Mogę użyć jedynki w sumie, bo głupio tego nie zrobiłem. Ale dobra. Uj, dwie piątki, jedynka, no. Nie dobrze. Będzie podpalenie. Kolana, kolejna jedynka, która znikła. Kolejna czwórka, która znikła i piątka. Nie powinienem tego robić naprawdę. Nie powinienem. Ja zapominam o tym, jak to działa. Ogólnie jak działa robot. Ale tak. Ja ryzykuję. Piątka, dobra. Okej, cokolwiek rzucimy. No i autorzut, tak jak już mówiłem, zostawiam sobie na szkieleta, nawet w pierwszej rundzie będę mógł to zrobić, ewentualnie jeśli trzeba. Ryzykując, że dostanę milion powtórek, ale wiecie, no, zawsze chyba, że będę blisko bardzo. Good enough. Dobra, fajnie to wyszło, muszę przyznać. Choć dwuręczny. Mhm. No i oczywiście, że klątwa mu wejdzie, bo jakby inaczej. Okej, dziękuję. Prawie. Można tutaj zarzucić. Tutaj i. Nie? Jedyneczka. Okej, tą rundę przeżyję, nieważne co mi się trafi. I to jest nieważne. W następnej rundzie zginie. Stało. Mam gwarancję, że zginie. Nie możemy mieć, wiecie, przepalenia tego. A jakie kostki by nie były, tak właśnie mieliśmy sposób na zadanie obrażeń. A teraz udało się. Więcej CPU, więcej wszystkiego. Jej, sukces i w ogóle. Hurra. Takim zestawem możemy iść przeciwko bossowi, którym jest... Drake. Tylko mnie się tak wydaje, czy coś, ale Drake ostatnio. Nie, nie będzie na miejscu dmuchacz, tego miotacza plazmy. Oni znajdą kostkę, dmuchawka zna więcej. Wiem, że miotacza można zdać 5, ale... Dmuchawkę ulepszyłem, tam może milion kostek wchodzić.
Lepiej tak będzie. Coś wyczuwam. Jadłeś czosnek? Nawet jeśli wygrasz, to się nie liczy, bo jadłeś czosnek. Dobra. Zaczniemy teraz panie od wrzucenia wszystkich większych wartości. Krótkimi jedynkami i tym podobnymi będziemy go diabać. Dwa jedynki. A nie zawsze, dobra. Lecimy tą jedynkę, co dłużej więc... Tak, dobra. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Dodanie krwi oczywiście. Na całe szczęście jeszcze nas nie oślepi. Chyba jakby to zawsze. Jedynka, zmieniamy w szóstkę. Oczywiście. Zmieniamy tutaj, czwórka idzie tutaj, tak. Czwórka idzie tutaj. I szóstka. Pięknie. Jeszcze jeden rzut, zatem więcej obrażeń niż kiedy zrobimy szczęście strzał, więc jeszcze jeden rzut. Dobra. Akurat idealnie się złożyło, że widzieliście, jeszcze piłeczkę do żonglowania można użyć. I tak, teraz niestety dostaniemy zamruczenie. W tej rundzie nie ryzykujemy. O, ale tak, tak. Okej, tu mam piątkę. Od razu rzucam tam. Trójkę od razu rzucam tam i tak. Dwójkę od razu rzucam tam. I trójka, dobra. Nie wiem ile łącznie dostaliśmy wartości, ale dobra. Dobra, jakoś to będzie i... Oślepienie, oczywiście. Zaryzykujemy, tak, tak. Zaryzykujemy, tak. Tak, ponownie. Trójka, tutaj. Muszę grać ostrożniej. Dobra, nie będzie oślepienia. Nie będzie oślepienia. Ta tura może być już tą, w której wygramy w takim wypadku. Nawet nie widząc nasze wartości. Dobra, piątka. Oj. Ciężko będzie ją sobie zostawić, wiecie, teraz tak. Tak, to będzie ciężko zostawić, więc musimy zmniejszyć jak najbardziej wartości. Wiecie, mieć gwarant, że tym kołkiem będziemy mogli cokolwiek zrobić. Autorzut, 3 i 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo, udało się idealnie dzięki temu, że tak to wszystko zrobiłem. Wow. Wiesz, że żaden z naszych uczestników nie wygrał jeszcze pragnienia swojego serca? Cóż za niesłychanie tragiczna passa. Tęczowak, czas na kolejny szczęśliwy obrót kołem. O, dobra, dobra. Dobra, pani losy. No kto by się spodziewał? Ojej, co za peszek. Może następnym razem? No, wiem, że nie, ale dobra, robot zaliczony. Jej, udało się. Powiem szczerze, że nie podchodziłem do tego z założeniem, że dam radę. Tylko tak na zasadzie, a spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie. Może będzie dobrze odpyć. Proszę. Faktycznie, no, udało się, więc... No, sukces. Okej, w takim wypadku do zakończenia tego sobie całem sobie osobiście tak podczas prowadzenia tej serii ostatnio. Do zakończenia tego wszystkiego pozostało nam spotkanie z znalazcą wiedźmą, dwa złodzieje. A te rozdziały, jak mówiłem, prawdopodobnie pozostawię nierozwiązane. Też powoli, muszę wam się przyznać, tracę wenę do grania w kostki. Bardzo przyjemna gra, ale czuję, że będę musiał zrobić sobie po prostu od nich porządniejszą przerwę, jak już zakończę to podstawę. A póki co tak, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Następny odcinek to będzie wynalazca. Tak, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Więc trzymajcie się i hej, hej.